Cześć, witam. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o mojej sytuacji, która mnie w tej chwili pierdolnęła, jak pierdolnie ktoś starą babcię na ulicy, która ma portfel za bardzo wypchany, powiedzmy 20 złotami, i ten gość ją tłucze całej siły. Słuchajcie, mogę powiedzieć szczerze, no rozwaliłem sobie dzisiaj związek, w którym byłem. Nie powiem, że jest mi z tym dobrze. W 90% to jest moja wina, a w 10% mi się wydaje, to jest wina Agnieszki. Rozpierdoliłem ten związek, ale mi się wydaje, że to dla nas, dla mnie i dla niej będzie idealnym rozwiązaniem, gdyż męczyliśmy się przez ponad 5 lat w tym związku, próbowaliśmy w różny sposób to naprawiać. Udawało nam się chwilowo, chwilowo nie. Po ostatnim spędzeniu razem, tak zwanego długiego weekendu, chyba obydwoje zauważyliśmy, że na tyle się oddaliliśmy od siebie, chociaż z mojej strony to była pełna, była i jest pełne uczucie, a ze strony Agnieszki, no może to napiszę, nawet skomentuję to, że to jest nieprawda, że to nie. Z jej strony to było już kompletne zniechęcenie w stosunku do związku ze mną. Racja, dobra, nie ma sensu już tego wałkować, z tego względu, że coś się kiedyś zaczyna, coś się ciągnie, coś się kończy. Najgorsze jest to, że mamy prześliczną córeczkę, która mam nadzieję, że na tym za bardzo nie straci, gdyż będę chciał zawsze utrzymać z nią kontakt. Zrobiłem już kiedyś taki błąd, że nie potrafiłem utrzymać kontaktu z moją córką. Do tej pory tego żałuję, ona w tej chwili ma 17 lat i traktuje mnie jak szmatę. Mam nadzieję, że Nikola nigdy tego nie odczuje, że jestem dla niej obcym człowiekiem. A jeśli na przykład kiedykolwiek oglądnie to Ulka, moja córka, powiem mi tak: to, co zrobiła twoja matka, że ci powiedziała, że najpierw twój ojciec umarł, później był w więzieniu, co było nic niezgodne z prawdą. Ja ci tłumaczę, to była bzdura, zresztą ty wiesz o tym, ja ci mówiłem, ale już nie czujesz potrzeby utrzymania ze mną stosunków. Wcale ci się nie dziwię, masz rację. Jak to mówią kobiety, facet to świnia. Jeśli ktoś by chciał napisać na ten temat, to proszę, komentujcie fajnie. W rzeczywistości, wiecie, byłem kilka dni właśnie u Agnieszki i nie żałuję tego pod jednym względem, że po roku nie widzę się z moją córeczką, spędziłem z nią cudowne chwile. Z Agnieszką w pewnym sensie też, gdyż na początku mi się wydawało, że odczuwa do mnie to, co ja zawsze odczuwam do niej i zawsze będę odczuwał do niej, ale ona się sama pomyliła. Sama się zatraciła w swoich nieszczęśliwych kombinacjach. Ona już nie wie, czego chce. Mi się wydaje, że najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby to, gdyby wróciła do swojego byłego męża i stworzyła z nimi, ze swoimi synami, których ma z nim, szczęśliwą rodzinę, bo ja nigdy nie będę szczęśliwy, ale mi to pasuje, a ona, mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Słuchajcie, trzymajcie się świetnie dzisiaj. Następny odcinek będzie gorszy od tego. Następny będzie jeszcze gorszy od tego.
będą coraz gorsze, coraz bardziej dołujące, coraz bardziej psychiczne. Ktoś mi kiedyś z Was napisał, że fajnie, że nie robię vlogów takich, które są albo wesołe, albo śmieszne, albo jakieś takie ciekawe. I ktoś napisał, że robię odcinki prawdziwe. Tak. Mówię o sobie. A cały czas chodzi o to, żeby być sobą, nie udawać nikogo, kim się nie jest. Na przykład wyjątkowo powiedzcie mi jedną rzecz. Ktoś kiedyś mi napisał na to, żebym odpisał, o co chodzi, Kina Częstochowa. Kinaczewa, taki zwłok, nie? Świnia, która nie wie już naprawdę, co mówić, nie wie, co robić. Nakręca kamerę z tego, jak jedzie do jakiejś, kurwa, Bystrzycy, czy gdzieś tam w góry. Śmieje się, pierdoli bez sensu. Chociaż niektórzy będą uważać, że ja też pieprzę bez sensu. Ale zrobiła z siebie wielką gwiazdę. Ktoś mnie obraził, mówiąc, że ona jest fajna, tego, co ty ją krytykujesz, że ona ma głos jak facet. Nie, to jest po prostu gruba świnia, która nie wie, co ma już ze swoim życiem zrobić. Ja wiem. Ja będę robić swoim życiem dalej to samo, co teraz. Czyli bawił się swoją własną kreacją złości w stosunku do innych ludzi. A zarazem czasami ktoś stwierdzi, że pomogłem, tak jak jedną osobą, mam nadzieję, która mi nie odpisała się dotychczas, a której mam nadzieję, że wyjaśniłem sytuację, która go ruszyła, gnębiła, która go męczyła. Nie pamiętam tego niku, ale mam nadzieję, że się odezwie do mnie jeszcze i myślę, że mu w jakiś sposób pomogłem. A moja sytuacja jest taka, że sam kopnąłem swoje życie w dupę. Fajnie. Zawaliłem w życiu 15283 sprawy. Chyba. No i mam zamiar jeszcze spierdolić sobie bardziej swoje życie. Ludziska, kochane, piszcie komentarze. Piszcie, co was boli. Zadajcie pytania. Głupie, bezsensowne. Też odpowiem, nie ma sprawy. Jestem dla was. Nie jestem komercyjny. Jestem szczery i prawdziwy. Komercha jest świństwem, którym jest najgorszym w życiu. Trzymajcie się.